po kolędzie byłem, urodziny której, małżeństwa, którego normalnie bym nie był. Kiedyś przychodzili, a Wroniecką tu nie byli ani razem. Radość spotkania, ale też nie radość moich spostrzeżeń niektórych. Wakacje to się tym dzieliłem, dane mi było, zadzwoniłem, byłem zaproszony, pojechałem, szanowna pani była jeszcze wtedy też u rodziny, małżeństwa, gdzie być może byłem w ostatnim momencie, kiedy kobieta już wierzyła właściwie przy przynależaniu, czy to formalnie się przynależy do partii płaskoziemców. Zaczęła mnie przekonywać, że Ziemia jest płaska, że tam nie, gwiazdy na niebie jakoś, tak jak to wierząc. Z pełną, przy świadkach. Pan był świadkiem, pani była świadkiem, nie wiem, że tam nad morzem się to działo. Ostatnie wiadomości od niewiasty wskazują, być może jest chora, stamale by było. No tam to, co mówiłem, że dzwoniła do mnie, że urok rzuciłem na nią i chora jest. No. Być może. Choroby nie wybierają tak zasadniczo. Czy choroby wybierają, że masz anginę? No może byś nie miał, ale jak wszyscy mają, to jak masz jej nie mieć? No to różne choroby są. Lekarze się znają, że są choroby tego i tego. Choroby głowy też są. Ktoś chciał, żebym jako zakonnik, kapłan żył obok kaplicy celi, miał pokój, który będzie wyłożony folią aluminiową i tam mam żyć. To nie żarty, przekonałem się, kiedy mi przyszło święcić dom z tytułu bodaj kolędy, gdzie najpierw te osoby się zastanawiały, czy mnie wprowadzić do miejsca, które no jest sypialnią małżeńską, ale w końcu tak. I zostałem wtajemniczony, że otwarto drzwi takiej komórki. Czyli nie ma okna, nie ma nic, tam się ludzie kładą, to jest wszystko wyłożone jakąś folią aluminiową, zewnątrz, wewnątrz, tam nie wolno komórki używać i tam się śpi. No jakoś dzieci z tego małżeństwa nie ma. Ja czasem sobie żartuję, że pewnie z tego powodu, że też by dziecku nakazano tam spać. No to ja bym się bał raczej. Ale modlę się jednocześnie o dzieci, w pielgrzymkach chodzę. Wczoraj też się modliłem o to. I jeszcze zapomniałem dodać, ja powinien tak jak w przypadku innego małżeństwa, że za rok, żebyście mieli dzieci, daj wam Panie Boże, Pani Danuta, Pani Jarosław, żeby za rok mieli dzieci, dziecko, jak ma Pan, no dzieci, bliźniaki może Pan Bóg dać, trojaczki, ale a jak nie, otworzył serce na inne rozwiązanie, czyli na adoptowanie, przyjąć dzieci, które ktoś miał urodzić, a nie ma kto wychować. Także jako pokutę, dlatego że mężczyzna w tym związku ma już dziecko dorosłe, córkę nieślubną, podobnie jak pan, tylko w innym wieku. W każdym razie wczoraj jestem oświecony od innej strony. W którymś tam wieku, czasy bliskie króla naszego Sobieskiego, ja się wychowałem w Ostrowie na ulicy Sobieskiego, nie jest napisane króla Jana III Sobieskiego, a Sobieskiego, że był jakiś Polak, który wywiódł, tam nazwisko będzie bodaj Dębołęcki, o którym nie miałem żadnego pojęcia, że w zasadzie nie zostało mi to powiedziane jako teza, ale da się to wywieźć z tego przekonania, które nabrał ów szanowny, że no, narodem wybranym to nie są Żydzi, tylko kto? Polacy. I Adam z Ewą rozmawiali po jakiemu? Po polsku. I wszystkie języki pochodzą od polskiego. Rzecz jest w czym? Że ów, który ma wykształcenie jakie ma, żonę jaką ma, wierzy w to. Też nic dziwnego.